Unijna komisarz do spraw równości po raz kolejny grozi samorządom odbieraniem unijnych środków. Powtarza manipulacje lewicowego aktywisty o, tu cytat, strefach wolnych od LGBT i może tutaj liczyć na wsparcie ze strony polskiej opozycji. Lewicowy aktywista Bartosz Staszewski pod tablicami z nazwami miejscowości umieszczał inną tablicę z wielojęzycznym napisem i tu cytat, strefa wolna od LGBT. W ten sposób rozpoczął kampanię, która miała napiętnować te miasta, które przyjmowały uchwały w sprzeciwie wobec ideologicznych postulatów środowisk LGBT. Taki przekaz przebił się do Brukseli. Wczoraj sprawą zajęła się Komisja Wolności Obywatelskich w Parlamencie Europejskim. Regionalne samorządowe władze przyjęły takie strefy i chcę im przypomnieć, że ci, którzy korzystają ze środków spójności, muszą zapewnić mniejszościom takie traktowanie, które będzie zgodne z naszymi zasadami. To ostrzeżenie pod adresem polskich samorządów, jakie padło z ust unijnej komisarz do spraw równości. W uchwałach, jakie przyjmowały samorządy, jednoznacznie wskazywano na ideologię i idące za nią postulaty środowisk LGBT. Inne samorządy przyjmowały uchwały w obronie rodziny, podkreślające konstytucyjną regulację, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Politycy opozycji przedstawiają jednak uchwały jako próbę dyskryminacji. Dziś mamy sytuację, że ludzie się boją o swoje życie, że są szykanowani i dyskryminowani z różnych powodów, także ze swojej przynależności czy orientacji seksualnej. Europoseł PO Andrzej Halicki porównał dzisiejszą Polskę do władzy komunistycznej. Odpowiedziała mu europoseł Solidarnej Polski Beata Kempa. Polityk wskazywała, że przekaz o, tu cytat, strefach wolnych od LGBT jest nadinterpretacją uchwał, które przyjmowały samorządy. W Polsce nie ma żadnych systemowych działań skierowanych przeciwko mniejszościom LGBT. Owe strefy wolne od LGBT, o których mówicie, to wymysł jednego z performerów, który zresztą dzisiaj już stanął przed sądem i w wyjaśnieniach powiedział, że to jest taki projekt artystyczny. Beata Kempa oskarżyła swoich politycznych przeciwników o kłamstwo. Mówiła, że unijni politycy ulegają wpływom partii, która poniosła klęskę w demokratycznych wyborach. Platforma Obywatelska uroczyście przegrała dwukrotnie wybory i płacze wam w rękaw i kłamie. Europoseł Solidarnej Polski wskazywała na gwałtowny wzrost ataków na osoby homoseksualne we Francji i w Niemczech. Mówiła, że w Holandii 7 na 10 osób o odmiennej orientacji seksualnej doświadcza dyskryminacji. Wytykała unijnym urzędnikom, że omijają ten temat, skupiają się wyłącznie na Polsce i Węgrach.